Przechodzimy do punktu L. Projekt zarządu. Bardzo bym poprosił o przedstawienie. Wiele różnego nadziału numer 258, 256, z infrastrukturą techniczną przy ulicy Bieżanskiej w Krakowie. Paragraf pierwszy. Opiniuje się negatywnie warunki zawodowe dla zamierzenia inwestycyjnego na budowa budynku mieszkalnego wielorocznego na działce numer 258, obręb 56 podwórze wraz z infrastrukturą techniczną oraz budową z działek numer 360 i 370 przez 1. Obręb wyżej przy ulicy Bieżanowskiej w Krakowie. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie odpowiedzi na pismo Wydziału Kultury i uchwał. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo. Proszę Państwa, opinia negatywna w sprawie zarządzania działki była wydana w porządku wcześniej i już jeden raz. I tutaj ponowienie na tą samą działkę, którą już wcześniej rozpatrywaliśmy. Zabudowie czysto jednorodzinne i jeszcze... Blok podobny, trzy piętra. Trzy piętra, powierzchnia użytkowa 800 metrów, kubatura 2800, no troszkę mniejszy od tamtych. 199, już będzie to wyświetlone. Między ulicą Łazy i ulicą Mierzanowską tak. Jest wolna działka, właściwie nie, działka zabudowana na domki jednorodzinne. Tak, to jest domek jednorodzinny. Z tego ma powstać blok mieszkalny. To panie. Tak. To jest bliżej ulicy Działkowej. Teraz bliżej Leskowej. No, Działkowej Leskowej. Działkowa jest równolegle, ale to nie dochodzi do Działkowej, dochodzi do Łazy. Na tej działce, co Państwo widzą, ten budynek samochód. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, wobec powyższego poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem? Jednogłośnie. Stwierdzam, że Rada przyjęła jednogłośnie w sprawie opinię negatywną w sprawie warunków zawodowych w życiu bieżącym.